Tym razem spróbujemy stworzyć i zaadresować etykiety. Chcielibyśmy na podstawie bazy naszych klientów, która jest w Excelu, przygotować etykiety adresowe, które będą służyły, aby nakleić na kopertę z właśnie adresem. Musimy oczywiście zacząć od zakładki korespondencja i rozpocznij korespondencję seryjną po lewej stronie. W tym przypadku chcemy zaadresować etykiety. Wybierzmy etykiety. Otworzy się okienko z opcjami etykiet. W naszym przypadku skorzystamy z etykiety, która jest już przygotowana. Nasza przygotowana etykieta ma wysokość 3,7 cm, szerokość 7 cm. Nasz papier z etykietami wygląda w ten sposób, że jest rozmiaru A4 i jest podzielony na etykiety właśnie w takich rozmiarach, w ten sposób, że są 3 w poziomie, 8 w pionie. My chcemy właśnie takie etykiety zaadresować. Jak wejdę w szczegóły etykiet, to widać wymiary tych etykiet. 0 cm marginesu górnego i bocznego, wysokość 3,7 cm, szerokość 7 cm. Liczba w pionie 3, w pionie 8. Odstęp w pionie taki sam jak wysokość, odstęp w poziomie taki sam jak szerokość. Czyli nie będzie odstępu między etykietami, ponieważ ten odstęp w pionie i odstęp w poziomie to jest odstęp między początkiem etykiety a początkiem następnej. My tutaj mamy ustawione te wymiary etykiet, więc klikamy OK. Jest wybrana ta etykieta, którą chcemy zaadresować. Klikamy jeszcze raz OK. Dokument został podzielony na etykiety. Teraz tego nie widać, ponieważ są ukryte linie siatki. Jeżeli chcemy je włączyć, to mamy narzędzia tabel i w układzie po lewej stronie jest wyświetl linie siatki. Widać tak naprawdę, że podział dokumentu na etykiety ma to do siebie, że tworzy się tak naprawdę tabela. Widać, że pojawiły się narzędzia tabel i oczywiście są wszystkie opcje z tabelami związane. Kolejnym krokiem w korespondencji seryjnej jest wybór adresatów. Na razie mamy przygotowane etykiety, stronę z etykietami. Kolejny krok, wybieramy adresatów. Użyjemy istniejącej listy, ponieważ tych adresatów wybierzemy z Excela. Więc wybieramy użyj istniejącej listy. I w naszym przypadku dokumenty, expose i Word zaawansowane pliki. Tutaj mamy ten plik z klientami. Klikamy otwórz. Dane z pierwszego arkusza pobieramy, klikamy OK. Widać, że przy każdej następnej etykiecie pojawiło się pole następny rekord. To jest informacja, że na kolejnych etykietach będą pobierane dane z kolejnych rekordów z pliku Excela. Poprzednio, jak tworzyliśmy koperty, tego nie było, ponieważ domyślnie nowa koperta to nowy rekord z danymi. W tym przypadku na jednej stronie z etykietami będziemy mieli 24 nowe rekordy, ponieważ w każdej etykiecie ma być pobrany kolejna nazwa, adres tej osoby. W naszym przypadku oczywiście budujemy sobie tylko etykietę, tą pierwszą w lewym górnym rogu. Kolejne etykiety będziemy chcieli, żeby były identyczne. Zatem musimy wstawiać pola korespondencji seryjnej. To jest kolejny krok. Mamy zakładkę korespondencja, jest wstaw pola korespondencji seryjnej. Zaczniemy od imienia, spacja, chcemy i nazwisko, niżej będzie ulica, numer 1, slash numer 2 i pod spodem kod pocztowy, spacja, miasto. Możemy usunąć ten odstęp między akapitami, w narzędziach głównych. Możemy na przykład wybrać bez odstępów. Automatycznie się to usunie. Następnie, jak chcielibyśmy lekko zedytować tą etykietę, to oczywiście wszystkie narzędzia, czcionki, które są w narzędziach głównych, naturalnie działają. Lekko to powiększę na przykład. Imię, nazwisko
pogrubimy, pochylimy. Na przykład, jeżeli chcielibyśmy zmienić położenie tej etykiety, to oczywiście możemy skorzystać z narzędzi tabel. Wiemy, że te etykiety poszczególne to jest nic innego jak poszczególne komórki naszej tabeli dużej. Możemy zaznaczyć całą tabelę, wyśrodkujemy to, zatem w narzędziach tabel w układzie w sekcji wyrównanie możemy wyrównać do środka w pionie i poziomie. Teraz w korespondencji, jeżeli kliknęlibyśmy na podgląd wyników, widać oczywiście na tej pierwszej etykiecie, jak ten adres wygląda. Przy etykietach trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Bo teraz, jeżeli byśmy ten dokument scalili, to znaczy kończąc naszą korespondencję seryjną, kliknęli edytuj poszczególne dokumenty, tak żeby wygenerować scalony dokument, to zobaczylibyśmy, że ta korespondencja seryjna działa w ten sposób, że na kolejnych stronach z etykietami będzie uzupełniona tylko lewa górna etykieta. Jak wybiorę edytuj poszczególne dokumenty i kliknę OK, to widać, że zadziałało to w ten sposób, że jest cała strona z etykietami, ale uzupełniona jest tylko jedna. Na kolejnej stronie podobnie. Cała strona z etykietami, ale uzupełniona jest tylko jedna. I tak dalej aż do dołu. Ten dokument oczywiście zamknę bez zapisywania zmian, ponieważ tworząc etykiety należy pamiętać o tym, aby po stworzeniu pierwszej etykiety kliknąć aktualizuj etykiety. To dopiero w przypadku etykiet spowoduje aktualizację wszystkich etykiet w dokumencie. Tak, aby były oczywiście używane w nich informacje z listy adresatów, czyli z tego naszego pliku Excela. Jak wybierzemy aktualizuj etykiety, dopiero wtedy widać, że to wszystko, co zrobiliśmy na pierwszej etykiecie, skopiowało się na kolejną etykietę. Tutaj oczywiście nie sugerujemy się tym, jak wyglądają te etykiety obok. Wiążące jest to, co tutaj zrobimy w tej pierwszej etykiecie. Nareszcie to się powieli. Jak teraz wybierzemy podgląd wyników, to widzimy właśnie, że kolejne te etykiety zostały uzupełnione kolejnymi rekordami z naszej bazy. Dopiero teraz tak naprawdę moglibyśmy ten dokument scalić. I na koniec oczywiście, kończąc tą korespondencję seryjną, z etykietami, musimy po prawej stronie kliknąć zakończ i scal i wybrać edytuj poszczególne dokumenty. Warto zawsze wybrać edytuj poszczególne dokumenty, tak aby sprawdzić sobie, jak wygląda ten wygenerowany dokument. Tam zawsze można lekko go jeszcze edytować, ewentualnie można zawsze sprawdzić, jak to będzie wyglądało, żeby później tutaj, w tym naszym projekcie jeszcze to poprawić. Jak klikniemy edytuj poszczególne dokumenty, wybierzemy scale rekordy wszystko i OK. Powstaje dokument scalony, gdzie widać po kolei te etykiety. Warto przesunąć się na ostatnią stronę, bo na ostatniej stronie widać, że te etykiety nasze, lista tych rekordów, no nie pokryła się oczywiście z liczbą całkowitych stron z etykietami. Na ostatniej stronie powstały ukośniki, slasze. Te slasze są dlatego, że wpisaliśmy je z klawiatury, po prostu ręcznie. Wiadomo, że na kolejnych etykietach nie ma już tych imion i nazwisk, dlatego że u nas ta baza rekordów w Excelu kończy się na tej osobie. To też tutaj oczywiście, jak teraz byśmy to puścili do druku, to na pustych etykietach wydrukowałyby się tylko te slash. Więc teraz oczywiście można sobie to usunąć, ponieważ na wydruku jest nam to w żaden sposób niepotrzebne. Jakbyśmy puścili od razu te etykiety do wydruku, bez właśnie scalania tego dokumentu, czyli bez podglądu tego, jak te etykiety wyglądają, to na ostatniej stronie z etykietami wydrukowałoby nam się właśnie tylko te slash. Teraz oczywiście dopiero ten dokument można by było drukować. I tutaj ten scalony dokument to są już zwykłe dane, to jest zwykły tekst. Jeżeli chcielibyśmy je edytować znów, czyli zmieniać, tak, jakieś czcionki, rozmiary, położenie, to oczywiście nie tu, tylko ten dokument by trzeba było zamknąć, a zmieniać ten projekt, ponieważ to jest wiążące. Jak tu coś zmienimy, na przykład odstępy, linię na przykład zwiększę, to potem należy Enter usuniemy w korespondencji zaktualizować etykiety i to wszystko się powiela na kolejne etykiety. I dopiero teraz znów można zakończ i scal, edytuj poszczególne dokumenty, wygeneruje się dokument scalony, który można znów przejrzeć, lekko zedytować, usuwając te slasze na końcu i dopiero drukować. Przy tych etykietach
tworząc te etykiety, należy pamiętać zwłaszcza o tym przycisku aktualizuj etykiet. W przypadku korespondencji w postaci jakichś listów drukowanych lub jakichś innych wiadomości czy zwykłych dokumentów, oczywiście użycie tej opcji jest niekoniecznie. Tak? Nie trzeba oczywiście tego wtedy aktualizować. To aktualizuj etykiety robimy tylko w przypadku adresowania tych etykiet.